10 kwietnia, witamy serdecznie, opuszczamy go i moja żona po prostu teraz już prawie spakowana. Prawie jeszcze ciągle, ale spałam dzisiaj 4,5 godziny. 4,5 godziny, mamy do zrobienia ponad 300 km stopem. Jesteśmy już na wylocie, zawiedliśmy się skuterkiem na 2 razy. Stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać teraz tak codziennie, bardziej regularnie, żeby pokazywać życie co i jak ta nasza podróż wygląda. Coś widzę, panienka zaspana dzisiaj. Dobra, jesteśmy. Ciekawe, ile nam zajdzie na pierwszego stopa. No i złapaliśmy, trochę nam to zajęło. Myślę, że jakieś 20 minut łapaliśmy. Dosłownie chwilę temu wysiedliśmy 500 metrów, żeśmy przyjechali na pick-upie, Asia z tyłu na takim betonie brudnym. Zdziwienie po prostu wszechobecne. A my, jeszcze długa droga przed nami. Jedziemy za Old Goa, czyli jakieś, jak wiem, z 10 km. Dzisiaj tak nie pali słońce. Droga póki co nie jest aż tak zakorkowana, więc można pogonić. Nie minęło 5 minut i jedziemy w klimatyzowanym aucie do Pondy. Kierowca jest kolejnym przykładem na to, że w Indiach małżeństwa są aranżowane. Sam miał aranżowane małżeństwo. I to trwa tak, że rodzice wybierają dla niego kandydatkę. On mówi, czy mu się podoba, czy nie. Do czasu zaręczyn się nie widzą, to jest około miesiąc, dwa. Akceptowane są wszystkie religie z wyjątkiem muzułmanów, bo oni mają tradycję, że jest wiele żon. Także oni się na to nie godzą. Ale jest gorąco. Trochę pospałam w aucie, ale chyba jeszcze gorzej zmęczona jestem. Słuchajcie, ciężko w Indiach się rozwieść, co jest dobrą rzeczą. Po pierwsze, żeby się rozwieść, idzie się do sądu, najpierw się uzgadnia z rodziną, rodzina próbuje pomóc, całe community się spotyka, dają rady temu małżeństwu. I powiedział koleś, że jeżeli przetrwam pierwszy rok, to przetrwam całe życie. Sąd daje ci 6 miesięcy na zmienienie decyzji i po 6 miesiącach, jeżeli dalej chcecie się rozwieść, to się możecie rozwieść. A tak? Tego nie słyszałam, bo spałam. Asia kimnęła. Tego mówię, dobra wiedza. Ty, pigusia. Stoi sobie człowiek na stopa, a tu krowy. Żeby tylko jedna. 160 km do tej miejscowości Hubli jeszcze jest. Jest co jechać. Ale nam się fura zatrzymała, jak ją zobaczyliśmy. To Adamek mówi, musi być nasza. No i zjechał się, zjechał na bok, zatrzymał się 60 km dalej. Taka zarąbista, ale będę spać. India, ziom, jedziemy. Wchodzisz do środka, Laleczko, ja ci tutaj zamknę drzwi. Hop, hop. Pasy sobie zapnę, co by nie było. Witam pana kierowcę. Tady o, Jordi, trzeba, kartą, ten interbas, okay. Thank you so much for the ride. Okay. If you want water, you can take. Woda zimna, kurczę. Chodź, bo mi się chce siku okropnie. Asia, jak jej się chce siku, nawet jak ją dotknę, to jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy... Nie wolno mnie dotykać. Agresywna się robi. Pojedli my, popili 100 km do kolejnej miejscowości. A to taki tuk-tuk, riksza. Nie jechało zbyt dużo aut. Ale damy radę i tak. Ale ruch! Nie mogę przestać machać. Jadą jak szalone. Prawda jest taka, że nie jadą. Standardowy śmietnik koło drogi. Mam nadzieję, że nie będziemy czekali tutaj długo. To są ich lokalne ciężarówki, które są kolorowe. Zauważcie, kierowca nawet nie ma drzwi. Są zazwyczaj bardzo przeładowane, ale oni są przynajmniej chętni, żeby podbierać. No dobra, złapaliśmy tutaj jakiegoś maluszka. Będziemy jechać na pacę. Ale nic. Tu się, pingusia. Wchodzimy. Hello. Takie to jest życie autostopowicza. Raz na pacę, raz w środku. Tu mamy teraz naturalny aircon. Dobrze, że jeszcze tak nie grzeje. Powiedzieli, że jadą do Hubli, te 100 km. Nie wiem, czy im wierzyć w sumie. Hello, how are you? Grunt, że do przodu. Ja tam lubię takie momenty, kiedy człowiek może się po prostu uwalić, bo to na jakichś liściach leżymy jeszcze. Jest wygodnie, naprawdę nie trzeba na tej nagrzanej do czerwoności blasze. Leżysz? Blasze, nie? Z blachy, bo blaszce o to chodzi, no. How are you? What do you have? German. What is German? German. Nice? English name. Bye bye. Bye. Po pierwszej godzinie na pacę trzeba było wstać i się przewietrzyć. Bo mamy tyłki mokre od siedzenia. Jeździmy przez jakieś małe wioski, ludzie się cieszą.
szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie ludzi na widok dwóch białasów stojących na pace dostawczaka. Kochamy przygody. Ci ziomeczek się zatrzymał. Przejechaliśmy razem 3 km i stwierdziliśmy, że to nie ma sensu najmniejszego, ponieważ idzie tak wolno, że to jest bania mała. Asia próbuje coś tam jeszcze wyrwać. To fajnie, dobre miały intencje. Jak to Asia powiedziała, pieszo by szybciej doszło, nie? Hello. Ale jaja, słuchajcie, przyszedł deszcz, nie? Zaczęło lać. Zmokliśmy, po prostu zmokliśmy w porze, słuchaj, gdzie deszcz nie pada, odprawajcie to. Dobrze, niech popada, bo to jest tak sucho. Masi ziomek jedzie do dogadek 56 km dalej. Co nas ratuje w tej chwili? A sam to jak co można wziąć pociąg, leżymy. Nie można nigdy tracić wiary w stopa. Give me some food. Give me money. I tak się złożyło, że dzień kończymy w pociągu do Hampi. Ostatnie 100 km zadecydowaliśmy, że weźmiemy ten pociąg. Już robiło się późno. Stwierdziliśmy, że nie ma co. Jedyne bilety, jakie można zabukować na taki last minute, to są bilety klasy ogólnej, czyli najtańsze, na 100 km 3 zł na łebka, nawet niecałe. I jedziemy w towarzystwie wszystkich ludzi. Jedni są do góry na pryczach, sobie śpią, leżą. Dobrze, że chociaż Asia ma miejsce siedzące. Za nami dziadek wachluje dziecko, Erko na jej. Bardziej wkurzają to dziecko niż się ma. W końcu, po długim dniu na drodze, od samego rana, za 30 minut będziemy w Hampi. Musimy jeszcze tylko znaleźć nocleg i idę w kimono. Dobranoc.